Poseł Lech Kołakowski przechodzi z powrotem do klubu Prawa i Sprawiedliwości jako przedstawiciel Partii Republikańskiej, oświadczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W ubiegłym tygodniu posłowie Zbigniew Giżyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski ogłosili, że opuszczają klub Prawa i Sprawiedliwości i powołują w Sejmie koło Wybór Polska. Po ich odejściu klub PiS-u liczył 229 osób, przez to formalnie utracił większość w Sejmie. Dzisiaj prezes PiS-u Jarosław Kaczyński oświadczył, że Zjednoczona Prawica znów ma większość. Do klubu PiS-u dołącza poseł Lech Kołakowski. Co prawda już jako przedstawiciel Partii Republikańskiej, ale przechodzi z powodów merytorycznych. Zabiegał o pewne sprawy dla polskiego rolnictwa, na pewno będzie o nich mówił, bardzo ważne. My postanowiliśmy, że te postulaty są naprawdę warte nie tylko zastanowienia, ale także przyjęcia. I to jest ta merytoryczna płaszczyzna naszego porozumienia. Poseł Lech Kołakowski jesienią opuścił klub PiS-u. Dzięki jego powrotowi Prawo i Sprawiedliwość ponownie ma 230 posłów. Jarosław Kaczyński zapewnił, że wkrótce klub PiS-u będzie miał ich jeszcze więcej.